Witajcie serdecznie. Tak mi się spodobały adwentowe degustacje, że postanowił kontynuować temat w uroczystość Trzech Króli. Mamy tu trzy piwka Trzech Króli, czyli przyniosło nam tu dzieciątko, no nie dzieciątko, Trzech ile Króli Trzech przyniosła. Króli. W niektórych krajach, tak w Hiszpanii na przykład, kieszynki się dostaje dopiero na Trzech Króli. No i my tu też mamy trzy piwka, więc jak trzy piwka to nie jest, że są. Mam tu Pawlika do pomocy. No w ogóle chcę I serdecznie przywitać. zaraz obejrzymy, co tu jest w No. tym katungu. Co to dobrego Trzech Króli przyniosło? Czy to każde piwko inny król? Nie wiem, tu masz jedne piwko. Sesyjne IPA, to był Kacper. Sesyjne IPA, okej, okay. Tu Kacper. jest bawarsko pszenica Weizen, Kacper Melchior. A tu jest Baltazar Apa. Jakby to Apa. się nazwać. Dobra. Czy Jest. co, zaczniemy od tego, co ma najmniej alkoholu, czyli temu 3,7, temu 4,2, a temu 4,6. Czyli tak jak było, I nie? zobaczmy, co tu jest ciekawego. Dobra, to na Sesyjne bok na IPA. razie, a te otworzymy. Co tu jest ciekawego? Sesyjne IPA z dodatkiem bergamotki. Nie wiem, co to jest Bergamotka. bergamotki. Z tego co kojarzę, to bergamotka, taką pomarańcza O, albo cytryna. tu jest To chyba jest namalowane. namalowane. No, No, coś dokładnie. To takiego. pokażemy do kamery. Poproszę trochę. Spróbujmy. Co tu Myślę, że jest? coś Nie wiem. wioszczu. Ale tutaj nie jest klarowne, to już widać Nie jest jakieś tam klarowne. farfocle latają. Zmętnione piwko. No, chociaż tu ani za dużo takiego sadu drożdżowego nie ma, ale tych Nie, farfocli, obejrzymy. no co? Obejrzymy. To Otworzymy co? i Pierwszy obejrzymy, co tu. otwarte i Co tu się. co pokazuje? No, Co czuć spokojnie. w Tak? butelce? Nie zbyt taki intensywny zapach, nie wiem, powiem. No czuć, że to jest IPA. Czuć wyraźnie cytrusy nawet. Dobra, Coś to miodowego. nie wiem, to by nie było dobrze. No właśnie. Obliżę. Dobra, nalejemy. Tak, żeby po równo w miarę było. I piana też. Chociaż piana się tworzy. Dobra. Tak to Tak. się nie ucieka. A teraz jeszcze cię bierzemy. Jak się zmieści. Jest, zmieści się. Jest, Masz, genau. proszę. W sumie prawie po równo. Oba piwa są zmętnione. Wysoko Aha. wysycone. No, jak to? A jak smakuje? Zapach taki jest Bardzo dosyć przyjemny, podobny, nie? jeszcze bardziej intensywny niż z butelki. Nie wiem. Jak kosztuje? Ciekawe. Taką goryczkę średnią, a w smaku jest ta bergamotka. Nie czuli tutaj. Nie wiem, jak temu smakować ta bergamotka, ale No coś coś. takiego jak na pomarańczu, a No limonka, coś w tym stylu. cytrusy przede wszystkim, może gorzko, pomarańcza. No, ale jest takie gorzkawe. Nie trochę. Ale bardzo, bardzo lekkie się pije. Ale Jakoś takie miał, dosyć słodowe. ile one mają? 3,7% alkoholu, czyli A gra, ekstrakt gra ile? takie 10 Z ekstraktów. dziesiątki, czyli siedem. Nie wiem, że tak całkiem przyjemne piwo, chyba jak na lato, nie? Nie jak tak na dzisiaj, ale na lato by się całkiem dobrze No piło. na zima, na uroczystość Trzech Króli, no to tak niezbyt ciekawe, ale na upał jak najbardziej. Takie bardzo dosyć ożywiające, szczególnie, że nisko zawartość alkoholu, to idzie tego też więcej wypić później. Lekkie. Przyjemnie. Przyjemnie się pije. Dobra. Dosyć Odstawimy fajne. na bok i I otworzymy następne. otworzymy. Następny mamy Weizen, to by był ten. A jak się dokładnie nazywał? Bawarsko pszenica. Bawarsko Klasyczny. pszenica, Weizen, nie? czyli należy się spodziewać nutów goździków, bananów, No takie typowe. zmętnione. Typowe dla bajerów. No jest. Wyraźnie banan z butelki. Łowie się syjno. Nie? Chociaż tam nie ino są banany. Goździk też Co? się Możliwe pojawił. goździk, ale brzeg nie zaryzykował. Polej to lepiej. Sprawdzimy w szklankach. No się To piana jak. bujna otworzyć. No, piana No co uważaj, bo jeszcze? to na dwa trzeba rozdać. Właśnie, dziś jest trochę za srogie na dwie. No.
Oj, czekaj, już brakło. Oj. Już nie ma. No. Ale wyraźnie jest zgłębione, wysoko wysycone. No. Taki kolorek, taki no. Taki aż za ciemny. Trochę za ciemny. Moim zdaniem za ciemny. Nie, moim zdaniem jest sam raz. Tutaj już... Wyraźnie bananowe, nie? Banan, ale to już dużo bardziej tego dziki czuć. No moim zdaniem za bardzo. Wytrawny. Solidny, ale już lepiej lepsze wajceny, nie? Mi się wydaje, taki... że takie jest. Tego banana w smaku później już nie ma. Jakby takie trochę wodniste, nie? Na końcu nie jest takie... No, nawet też... Nie jest takie jest... sycące, nie? Wajceny przeważnie są takie mocno sycące, takie mocne, treśliwe, a te jakieś takie... Takie wodniste, nawet no, to poprzednie było też... bardziej. Czekaj. Więcej miało ciała, mi się tuż wydaje. Tak mniej alkoholu, 4,2, ale jest 13. No właśnie, 13% ekstraktu, czyli takie no. Powinno to być czuć. A tu, tak. Niezbyt wyszło, niezbyt. Nie, to jakieś tam piwo zepsute, ale na pewno znajdziecie lepsze wajceny w sklepach. Ale do obiadku. To tam idziemy pić. Dobra. Dobra, dopijmy później, a weźmiemy się teraz za trzecie piwo. Co tu jeszcze mamy? Co ten trzeci król do nas przyniósł? American Pale Ale. Dowiemy się coś ciekawego z butelki, z etykiety. Może do czego jest polecane? Do wołowiny, ostre potrawy, wędzone ryby i kiełbasy. Kiełbasy. Ciekawe. Dominują to aromaty żywiczne, sosnowe, cytrusowe, owocowe i niewyczuwalne nuty słodowe. Bliżymy. Niewyczuwalne nuty słodowe? Mało wyczuwalne, tak tu piszą. Okej. No, w zapachu jest podobne do tego, do tej IPy pierwszej. Do tej sosnej IPy. Powąchaj. Ale też jest. Zmętnione. Masz pod sosem mocą. Może zmętnione. A nie, to jest klarowne. No i chyba też nie mają być klarowne. Są jeszcze pierwsze. Ale tak troszkę tego chmielu, ale to pierwsze było w nią najbardziej. Dobra, tak żeby się... Kolor taki bursztynowy, chociaż w tym klarownością muszę się cofnąć, bo jednak twoje jest dosyć klarowne. No, tak, to jest na więcej. Jest starszy, mi się więcej należy. Nie, tak samo u mnie. A, pokaż. No, a ty może najwięcej. Oczywiście. Ale piano bardzo fajno, drobno rzekowo. No, już te. No. To jest bardziej takie, nie? Mogę jeszcze te piwo, a te piwo. Te ma taki bardziej bursztynowy, czerwony, nie? Kolorek. Ta apa jest ciemniejsza. Ciekawe, ale tak niestandardowo chmielowo tak. Coś innego tu idzie wyczuć jeszcze. No. Tak jakiś owoc mi się pojawiał, taki... Nie, taki jakiś niezbyt znany. Co to mogę być? Jest taki gorzki owoc, grapefruit? Coś w tym deseń? Grapefruit albo granat, coś takiego, nie? Możliwe, że coś tak pomiędzy. Coś w tym stylu. No, słodu to tu wyraźnie nie czuć, ale poza tym... No, jest dosyć pusta, jeśli chodzi o słodowość. Ale chmiele to nadrabiają. Ale poza tym też takie jakieś takie. No, obrał swój styl, no i dobrze go wykonuje. A nie, czegoś mi tu jednak tak brakuje. Brakuje tego słodu? Czy słodyczy? No, jakbyś tak. Słodyczy za słodu. Goryczka i tych cytrusów to już tak w pierwszym roku było, ale z każdym rokiem coś mi się tu... Tak coraz odbyło, bardziej goryczka się, idzie. Choćby się ulatnił, nie? Chociaż armacie dalej są. Dobra. To co? Weźmiemy teraz te trzy piwka jeszcze, to jak co? To są. Wracamy od
Pierwsze, drugie, trzecie teraz. Wybrać właśnie faworytów które, swoich. Które było najlepsze. No, to są jeden, kompletnie trzy inne style, więc będzie bardzo trudno. Będzie tak najlepiej podchodziło. Jakbym miał tak wybierać od razu, no to te pierwsze były chyba najlepsze. Później te ostatnie to apa, a ten bajcem tak bajce najmniej mi smakuje. Jakie z kosztujemy. Uuu, nie czujesz tu miodu w tym? Taki no, serio. No, weź to pogłoniej. Sztuczny miod. Ja ci się coś zdaje, co ci się zdaje. Gorycz tak się zrobiła, no potem już tak całkiem fest, nie? Ale miodu nie. A tu? Jest bardzo teściwe nadal. To miód to bardziej mi w tym piwie tak się objawił teraz. W tym ostatnim, nie? A mi właśnie nie. Nie, no, możemy różne kubki smakowe, tak to jest. Widzisz? Co? Niby nawet na ta sama flaszka, no ale inne opinie. A ten? No. Oj. To jest tak wyraźnie bejcenem czuć. Ale już ten już tak. Ja tak zalecuję już pod lakier. Coś takiego sam czuć. Chodź. Dobra. No jest to tak. Jakiś średni wajcen, trzeba powiedzieć. Dobra. Chciałbym te wszystkie piwka dopić. A to już poza kamerą. No. Na spokojnie. Także uroczystość. Cześć króli. Uroczystość udaną. No, jak najbardziej udaną z udaną. No. Widzimy się wkrótce, kiedyś zaś tam coś nagrumy w duecie. Możliwe w duecie? No. Możliwe, że. Możliwe, że są. Są. Zobaczymy, bo może gościnnie tu występował na tym kanale. No, czas pokaże, bo gościem, nie? No. Także to było na tyle. Prost. I prost. Na zdrowie. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Dobre, było. Ani żeś się nie przedstawiał, nic. I no od razu lecisz z tym.